A wiesz, co się dzieje po strzale heroiny? Dobrze przygotowanym, dobrze podanym? Pewnie kilka godzin. Ten sam orgazm powoduje to, że on trwa parę godzin. Halucynacja? Nie, nie ma żadnych halucynacji. To na czym to polega? Znika całe zło. Cytuję Witkacego. A można się normalnie, można zażyć się heroinę i pójść na imprezę? Można. Czyli to nie musisz leżeć. Znaczy wiesz to, jeżeli jesteś ćpunem tak zwanym hardkorowym, no to oczywiście można też tak zrobić, żeby się właśnie zachowywać jak te postacie tam na Kensington Avenue. Bo oni się łamią i to jest związane z tym, że heroina likwiduje całkowicie... Przesadzają po prostu. Znaczy... Przesadzają trochę dziwnie. Wiesz co, w tym temacie. Znaczy, wiesz co, ja się tak trochę zawahałem, bo przy heroinie każda iniekcja, właśnie, każda właśnie aplikacja jest przesadą. Znaczy nie istnieje umiar, wiesz, bo znaczy, każdy kontakt z heroiną zmiata cię z planszy.